Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Szanowni Państwo, zgodnie z tym, co Państwu obiecywałem, przed chwilą dowiedziałem się o wynikach maturalnych. Od rana już siedziałem na tej stronie OKE Kraków, gdzie, gdzie musiałem wpisać swój PESEL i hasło, które dostałem wczoraj. No i wynik jest taki egzaminu maturalnego, jaki przewidywałem, bo to był jedyny logiczny, czyli zdałem z polskiego i z angielskiego. Natomiast z matematyki nie zdałem, co oznacza na 99%, że będę musiał wysłać elektroniczne zgłoszenie i za niecały miesiąc we wrześniu będę pisał poprawkę z matematyki. I powiem Państwu, że i tak w sumie ledwo co bym zdał tę matematykę, uczyłem się tylko 5 dni. Z czego 5 pi dnia czy 4. Miałem już tego dosyć i sobie cały dzień oglądałem jakieś seriale, bo było tego za dużo, więc jeśli mam miesiąc czasu teraz, zaraz wykupię sobie na Matemaksie na 30 dni konto, to matematykę zdam na 99%, także można założyć, że tę maturę w tym roku o dziwo będę miał. No i już się zastanawiam, w międzyczasie, w ciągu tego miesiąca będę chciał też załatwić prawo jazdy na motocykl już mieć to z głowy. Jednocześnie się przyglądam na jaki kierunek studiów i gdzie się udać. Najprawdopodobniej na 99% będzie to psychologia. Psychologia albo w Rzeszowie, albo w Lublinie. Jeszcze się muszę zastanowić dokładnie, zobaczyć jakie są ceny, jaki jest jaki jest materiał, jakie są po tym zawody i tak dalej. Zresztą na zawodzie mi nie zależy, bo ja w. w pracuję, jakby to powiedzieć, dla siebie i ta wiedza będzie tylko i wyłącznie dla mnie. Tak więc myślę, że wynik jest uczciwy, ponieważ no do matematyki po prostu za mało się uczyłem. Gdybym jeszcze miał myślę tydzień się zmusił do uczenia matematyki, to spokojnie bym zdał. No zabrakło czasu, ale to nie jest niczyja wina, tylko wina mojego lenistwa, niedbalstwa i, i tego, że nie potrafiłem się zmusić. Także za miesiąc poprawka Dziękuję wszystkim tym z Państwa, którzy trzymali za mnie kciuki. No i tyle. No, w sumie kamień spadł mi z serca, a teraz się szykuję. Dzisiaj na pewno będą jeszcze jakieś audycje. Teraz się szykuję, bo czeka mnie wyprawa na kolejne przesłanie na komisariat policji, więc nie wiem kiedy będę. Także. Aha, i przypominam jeszcze Państwu dwie rzeczy, żeby były jasne. Dzisiaj będzie między 20 a 22 live na kanale Marek Kotoński Live. I przypominam wszystkim zainteresowanym, że 15 września 2020 roku o godzinie 10 we Wrocławiu będzie kolejna sprawa karna z panem Mateuszem, będzie to rozprawa pojednawcza, także będzie to krótko trwało. I mam nadzieję, że sobie poznamy się z fajnymi ludźmi, sobie trochę pozwiedzamy Wrocław, to piękne miasto, chociaż muszę Państwu powiedzieć, że tak podświadomie, energetycznie jakby to powiedzieć, odebrałem je bardzo negatywnie, bardzo taka energia ciemna, mroczna, ale może tylko tam, gdzie byłem, tak się wydawało, może są inne rejony, także jeśli ktoś z Państwa by się chciał ze mną spotkać, to zapraszam, będę leciał samolotem, 15 września się spotkamy, będzie, będzie już na luzie, bo będzie po 11, po poprawkowym egzaminie, więc mam nadzieję, że będzie też już zdany egzamin na motocykl, więc będzie już duży luz. Także pozdrawiam Państwa, dziękuję i z Panem dobrym Bogiem pozdrawiam serdecznie, cześć.